Witamy w kolejnym odcinku naszych rozmów. Dzisiaj temat perswazji. Myślałem, że uda się uniknąć jakichś lingwistycznych rozpamiętywań tego słowa, czy jak to powiedzieć, rozbioru na czynniki pierwsze, ale niestety jadąc przez gościnne pałuki blisko Biskupina, skojarzyło mi się to słowo perswazja ze Swarożycem. Oczywiście wiemy, że w Biskupinie raczej prasłowian nie było, choć turbosłowianie pewno by się tutaj od razu zrzymali, że jak to nie było, na pewno wszyscy byli prasłowianami przecież kiedyś. No. Ale wracając do tego słowa, no to takie można je rozbić na dwa, człon łaciński i człon polski. Czyli per, czyli przez i swazja, chodzi o swarzenie się, czyli coś, co zyskujemy przez swarzenie, coś, co zyskujemy przez kłótnię, przez to, że się z kimś wykłócamy. A innymi sposobami perswadować nie można. Ale postawmy do zapytania, czy rzeczywiście tylko przez to swarzenie możemy komuś coś perswadować, czy może jest jakaś inna droga perswazji, taka bardziej nie swarożycowa może. No ja bym takie właśnie chciał używać. Perswazji jako siły argumentu, jako przekonywania, jako przyciągania kogoś na swoją stronę, bo mi bardzo zależy, a on do końca nie jest przekonany, ale ulega mojej perswazji, tak? Moim argumentom, czy też może lękom, czy też, ale właśnie bez kłótni. Tylko takie, powiedzmy, z emocjonalnym zgrzytem, ale bez kłótni. Czyli jakieś zgrzyty może są, ale niekoniecznie się to swarami kończy. Tylko, że to stanowisko wtedy nie jest takie ostre, jakby. Jeżeli już chcemy coś, tak mi się wydaje, komuś coś wyperswadować, to znaczy stoimy na swoim stanowisku bardzo jednoznacznie, jakby, co nie dopuszcza jakby innych stanowisk. No Kargul i Pawlak to przez cały czas, tak? Używali. Czyli nie wiem, czy to była perswazja. To była perswazja, no. A mi się właśnie kojarzy perswazja mniej z siłą argumentu, a bardziej z argumentem siły. Że no, perswazja zakłada właśnie nie taką pozycję równoległe, no jak to się mówi, no równouprawnienia w sensie, aha, że nierówne pozycje dyskutantów, tylko właśnie, no właśnie, ktoś staje na pozycji wyższej i mówi, że nie, ty chociaż myślisz źle, powinieneś myśleć tak jak ja. Chociaż wiemy też pewno z psychologii, czy może z jakiejś innej dziedziny, że jeżeli zaczynamy krzyczeć, to znaczy, że okazujemy też swoją słabość, bo już innymi metodami jakby nie możemy na tego naszego adwersarza, interlokutora wpływać jakoś. No ale perswazja ma coś na celu, tak? Ma na celu oczywiście przedstawienie, celu, czy też wyperswadowanie komuś, no właśnie, naszych myśli. Wyperswadować, czyli wlać mu do głowy to, czego nie wie i żeby... Znaczy nie trzymajmy się tej definicji, tej co ja przedstawiłem na początku, bo to oczywiście tak nie jest. Ale może to są dwa różne zjawiska, perswazja, a wyperswadować, bo jeszcze to jest wy, czyli element, że musisz coś wyłożyć, wydobyć, czy wysuć z czegoś swojego adwersarza, właśnie z tego jego zdania, wybić mu to z głowy. A, może to jest inny proces niż sama perswazja, że jest element sporu i dojście. No nie wiem, no tak teraz na gorąco. Na gorąco, no oczywiście, tu się wszystko toczy na gorąco. Może tak. Mi tylko się wydaje, że niekoniecznie perswazja, szukając jakichś takich plusów w tym, że niekoniecznie ona się musi kończyć jakimś złym, musi być zły koniec tej perswazji, bo czasami można perswadować na dobre, jeżeli takie coś w ogóle istnieje, bo taki zbitek słowny, bo tu się jakaś nowa mowa pojawia znowu, ale kojarzy mi się to, jakby nie było, z przygodą z Kazachstanu. Grzesiu, może pamiętasz, jak pewna pani, już nie pamiętam, jak miała na imię, wyperswadowała, żeby kościół przedłużyć, żeby fundamenty kościoła zostały przedłużone. Tak sobie powiedziała. Wiemy, jaka historia była powstania kościoła, akurat, bo to chodzi o kościół Waziorny. Wątek strzeleński tu wtrąciłem, bo chodzi o naszego
kiedyś wikarego, a teraz arcybiskupa Tomasza Petę. Po prostu zaczęto ten kościół budować po tej perswazji tej pani, która się uparła i perswadowała tym budowniczym, że trzeba ten kościół przedłużyć. I tu taka anegdota jest, że pierwszy jakby, nie wiem jak to powiedzieć, ukaz, który przedstawił biskup Peta, jak przyjechał na kazachską ziemię, to był zakaz budowy kościoła. Bo no, nie ma się co dziwić, bo ludzie tamtejsi po prostu nie wiedzieli, jak kościół wygląda. Tam były przecież straszne represje trwające w Sowieckim Sojuszu tyle lat i kościoły były tak, jeżeli już były, to budowane w ukryciu i to przypominało po prostu dom taki zwykły, tak jak może Grzesiu pamiętasz w Kelerowce taki był kościół. Nie, taki zwykły dom i tylko krzyż był przybity na górze. A ten kościół był podobny do stołówki kołchozowej, także nie dziwota, że pierwsze co im wypersonował biskup, to budowę kościoła. Później oczywiście pojechał do wojewódzkiego miasta, znalazł tam pana inżyniera Walickiego i to już taki kościół troszeczkę do tego kościoła w Miedziugorje, troszeczkę do Bruiny i Nowocławskiej podobny postawiono. A nawet można powiedzieć, postawiliśmy, bo my z Grzesiem tu uczestniczyliśmy w budowie. Oczywiście nie jako inżynierowie, tylko jako noszący cegły. Kierpicz i raztwor. No właśnie. 1991 rok. Więc tutaj ta perswazja akurat okazała się, no... Na wszystkim wyszło na dobre. Na dobre. Mhm. Także może celem perswazji nie koniecznie musi być ten człowiek, który perswaduje, musi być zły, czy mieć złe intencje, nie? Tylko on chyba musi zakładać, że ten adwersarz jest, no nie powiem, że głupi i nierozumny i w ogóle nie można z nim gadać, tylko no nie wiem, po prostu... To jego stanowisko niekoniecznie jest dobre tego nawet, któremu perswadujemy. Już trzymając się tej definicji, że perswadować to znaczy twardo stać, niekoniecznie w pokojowy sposób to robić. Ale owoce tego mogą być no, takie czasami... No tak, no bo niekoniecznie perswazja, musimy ją tu kwalifikować jako złe jakieś zjawisko, mm-hmm. Nie? Ja nie wiem, jaka jest definicja słownikowa. Wypowieść... Od razu tutaj powiemy, chyba wy też nie wiecie. Nie wiem. Że co, nie wiemy. Jaka jest definicja słownikowa nie perswazji? Wiemy. Czy to jest pejoratywne jednoznacznie? Nie, wiesz? Nie wiem. Stworzyliśmy to taką swoją. Ale nie, chodzi mi o to, że ten element perswazyjny wypowiedzi był pozytywnie pojmowany na przykład na gruncie retoryki. Czyli sztuki jakiejś tam pięknej wypowiedzi właśnie perswazyjnej, jak mnie uczono. A, czyli taki typ jest. Retoryka, że to ma być wypowiedź perswazyjna właśnie. Uh-huh. Czyli chyba wykluczający element kłótni, bo retoryka się raczej kojarzy z takim no, dyskusją na argumenty i właśnie pewnie wypowiedzią ta. Piękną, no, wręcz czasem artystyczną, tak? No, więc może te sfary to tylko jednak... Biskupiński. To chyba Tomek z retoryki chyba miałeś rzeczywiście piątkę, bo do dzisiaj to się wszystkiego miał piątkę. Z retoryki, bo jakby moja pani profesor od retoryki usłyszała, to by zaraz przestawiła tam perswazji, było chyba ciężkiej. Nie było perswazji. Ale o czym mówiłem? Aha, że może ta, no bo retoryka w końcu zrodzona na gruncie starożytnej filozofii greckiej, później rzymskiej. Może ta retoryka i ta perswazja grecka była inna niż ta, tylko, że to się ta później prasłowiańska troszkę... perswazja. Może, no, może u nas ta. Jednak ten argument tylko siły... Tylko wiemy, że to się później... A właśnie, tu przeważa może. No, może ten słowiański taki, no właśnie, ta witalność, brutalizm tak, i tak dalej. No, mamy przykład tu Święta Wiosny umawionego. No właśnie. Jak to, no, oczywiście to też sobie to Strawiński wydumał, tam, no, no, nie było to jakoś... Jak większość ówczesnych no, natomiast słowiańszczyzny. Zresztą nie inaczej jak właśnie ci tam Lechici czy Turbosłowianie, bo też tam dumają.
ale pewien taki właśnie świadomość wśród Słowian jest takiej brutalności, porywczości. Chociaż z drugiej strony mamy tutaj cyników, którzy niby są tacy retoryczni, a pustosłowie uprawiają, nie? Żeby tylko zarobić, żeby... Mówimy tutaj znowu o tym elemencie greckim. O demagogii. O demagogii, czy tak scholastyka krytykowana średniowieczna, nie? Że to tam takie rozważania. Ale u nas to się przez kilkadziesiąt lat wiele zmieniło, tak? Bo przed wojną określenie język parlamentarny to znaczyło, że to jest język górnolotny i szlachetny. A teraz zupełnie to się odwróciło. A dzisiaj zdefiniować język parlamentarny. Także te definicje tak krążą, nie? Między Grecją, między prawosłowiańszczyzną. O ile coś takiego jak było, jak prawosłowiańszczyzna. No może nie było. Czy słowiańszczyzna, dobra. Ale to w człowieku. Zawsze lepiej się odwołać do czegoś, co jest pra, niż do tego, co nie jest. No ale dobrze. Zmichowie, ile nas tutaj płynie krwi słowiańskiej. To... No, te armie obce się tu przewalały przez zadając różne gwałty ludności, więc różnie to może być, nie wiem. Ale pokojowy napływ też przecież był. No, mamy tu wszystkich Olendrów i innych. Może nie tu blisko Szczelna, chociaż może też. No, w Sukowach. Przecież też właściciel tego wielkiego majątku. Bardzo wielkiego. Który zatrudniał około 1000 osób. Mhm. To do dzisiaj, jak jeżdżę tam z kolegą, to mówi nowoczesne takie rozwiązania, że u nich nie było, że ciężary były do góry ładowane, tylko z góry na dół. Wjeżdżali na pochylnie i jak było sypywane zboże, czy różne płody rolne, to one były na dół wtedy do magazynu. To było o wiele łatwiejsze. O, ja jeszcze pamiętam, że te worki 50-kilowe się nosiło. Znaczy nie ja nosiłem, ja bym się przecież tam ugiął pod tym, ale wiem, że byli tacy, co nosili. Tak, a ty byłeś kierownikiem i liczyłeś. Nie byłem kierownikiem, no, ja byłem chłopcem wtedy na posyłki, powiedzmy. Dobrze, więc myślę, że temat ciekawy, ale... Wyczerpany. No wyczerpany czas, części. Czasowo. Sięgamy do naszej biblioteczki. Wspomniany już w zeszłym odcinku Igor Strawiński, a właściwie nie Igor Strawiński, tylko jego mecenaska Elizabeth Coolidge, która zamówiła u niego między innymi, nie wiem czy między innymi, wiem, że to zamówiła, a może coś jeszcze, balet Apollo i Muzy, skorzystamy tu z techniki. Szczodrość pani Coolidge bywała oceniana negatywnie, co pokazują teksty Gilmana. Jej dary często oceniano jako próbę wywarcia presji i zawstydzenia społeczeństwa, by w końcu zmusić rząd do objęcia patronatem tego, czego wielu ludzi nie popierało. Przedstawia pani Coolidge. Pani Coolidge była bogatą bardzo kobietą, ale no nie ma tu słowa perswazja, ale wywierała jakby wpływ przez... Ale to był taki jakby dobry przykład. Ja zamawiam u Igora Strawińskiego na przykład balet. No to przecież musi się poczuwać rząd Stanów Zjednoczonych, żeby też choćby u amerykańskiego jakiegoś kompozytora, jakiegoś Coplanda czy kogoś. Zresztą nie wiem, kto Coplanda balety zamawiał, bo na pewno Copland balety robi. Więc to też taka perswazja jakby niekoniecznie zła, tylko jakby wywierająca dobrotliwy wpływ. Nie wiem, czy rząd Stanów Zjednoczonych się ugiął pod panią Coolidge i coś tam zamówił. Może i zamówił. Ale możemy też taką swoją działalnością jakby wywierać wpływ. No właśnie, takim pozytywnym fermentem jakby. Takim pozytywnym fermentem. Oczywiście musimy mieć do tej działalności odpowiednie środki, no, jak to pani Coolidge miała, ale to już zostawmy, może o tym. Kwestia być. Skali, no, człowiek ma małe możliwości, to i ferment mały. No właśnie, fermencik. No. Ale i tak w zbożnym celu. Dobrze, no, aha, jeszcze... Ta krypta cała, no. Możliwości jak widać skromne, jak pokazuje otoczenie. Ale czujemy się. Robi się, co się może. Kolejny limeryk, tym razem dotyczący Wymysłowic. Raz pewien ślusarz z Wymysłowic pomyślał, co by tu przy domu zrobić. Postawię piękny płot, nie będzie ci to knot. Mistrzostwo świata można by nim zrobić. Pobić, zrobić, pobić. No, wszystko.
jeżeli by było. Chociaż te Mistrzostwa Świata, wczoraj się oglądałem tę Olimpiadę Europejską i teraz jest nawet taki taniec hip-hopowy jako sport liczony, więc może kiedyś wymyślę jakieś sporty w stawianiu płotów czy coś. Różnie może być. Dziękujemy za dzisiejsze, za uwagę.